Drugi etap 34. przeglądu kabaretów Paka to już historia. Trzydniowe ćwierćfinały odbywały się w Warszawie i w Krakowie. I właśnie nad tym krakowskim telewizja UJTV sprawowała patronat medialny. Oczywiście! Nie zmieniając sposobu żywienia, kotleciki schabowe zastąpią panowie kotlecikami soi. Pod Wawelem w szranki stanęło pięcioro uczestników. W dzisiejszych ćwierćfinałach wystąpią kabaret Nasz, kabaret Na Wynos, zespół inżynierii środowiska, Kwiatkowski i Bank oraz stand-uperka Magda Kubicka. Losujemy kolejność występu. I dostali oni od organizatorów 30 minut na zaprezentowanie swojego autorskiego programu. Już na próbach można było się przekonać, że poziom będzie bardzo wysoki. Oprócz kabaretów mogliśmy usłyszeć grupy muzyczne i modny ostatnio stand-up. Paka to głównie kabarety i często Paka też nie jest w pełni otwarta na taki prawdziwy stand-up. Ja też na przykład nie będę robić takiego swojego pełnego materiału, tylko musiałam go w pewien sposób przygotować. Także myślę, że mam nadzieję, że Paka jako przegląd dojrzeje do tego, żeby być w pełni otwarta na nowe formy. Nowością była krakowska, nowochódzka scena, na której prezentowali się uczestnicy. Teraz Paka i Nowa Huta to jest dla mnie taka kompilacja zdarzeń, że po prostu, no wiesz, aż mam ciarki, bo naprawdę przyszedłem tu w domowym stroju. Właściwie jakbym się uparł, to mógłbym w bamboszkach przejść. Nie zrobiłem tego, ale obiecuję, że na finałach Paki już będę w bamboszkach, bo wtedy będzie wiosna. O wysokim poziomie krakowskich eliminacji świadczy fakt, że do półfinałów przeszło troje uczestników. Magda Kubicka, Kwiatkowski i Bank oraz zespół Inżynieria Środowiska. A dodatkowo kabaret Nasz z piosenkami Ciężarny Mężczyzna oraz Poniedziałek został dopuszczony przez jury bezpośrednio do finałów tegorocznej Paki. Kabaretem jesteśmy takim belfersko-uczniowskim. Ja jestem ten belfer, który sobie kiedyś wymyślił, że stworzę kabaret. No i to są moi uczniowie. Proszę was, jest Dorotka, moja uczennica. To jest Emil, bardzo zdolny uczeń. To jest Danin, może nie mój uczeń, ale świetny aranżer muzyczny. I to jest Julek. Historia muzyki, aranżer, człowiek strasznie dowcipny i dusza towarzystwa. A tak, no i tak. Twórczością artystyczną zachwycona była również publiczność, która szczelnie wypełniła salę Nowochódzkiego Centrum Kultury. Teraz przed artystami przygotowania do kolejnego etapu półfinałów 34. Paki, które już 10 i 11 marca w Bytomskim Centrum Kultury. A finały? W Krakowie w Nowochódzkim Centrum Kultury w dniach 12-15 kwietnia.